sytuacja. Uścisnąłem mu rękę po latach, ale gdy przyszło nam mierzyć się ze sobą, to stwierdzam, że bardzo mądrze zrobił, że leżał w pozycji bitego psa, zamiast próbować się bronić. Poprzysiągłem mu zemstę i słowa dotrzymałem. Grałem w świetnej drużynie, ale nigdy nie sądziłem, że moje personalne animozje przerodzą się w krwawą arenę podczas chyba najsłynniejszego spotkania w historii hokeja. Nigdy tego nie zapomnę. To był 1996, finały konferencji. Wszyscy chodziliśmy jak w zegarkach. Puchar po prostu musiał być nasz. Nie wolno myśleć ci inaczej, gdy grasz dla Detroit Red Wings. A kiedy ludzie widzieli na lodowisku nazwisko McCarty i mój numer, 25, spodziewali się pogromu. Jednak nie było mnie na lodzie, gdy mój najlepszy kumpel z drużyny, Chris Draper, wjechał na taflę, zabrał krążek któremuś z obrońców Avalanche i wycofał się w okolice naszej ławki. I mogłem tylko patrzeć, jak Claude Lemieux, chyba największy drań, jakiego widziałem w swojej karierze, z impetem roztrzaskał Chrisa o bandę. Draper przywalił w bandę głową z całej siły i padł bez życia na lód. A ja, przysięgam wam, słyszałem odgłos pękającej czaszki mojego przyjaciela. Gdy opatulony ręcznikiem Chris zjeżdżał do szatni brocząc krwią, szturchnął mnie Dino Cicirelli i patrząc na Lemieux powiedział: nie wierzę, że podałem rękę temu gnojowi. Avalanche wygrali to spotkanie i odebrali nam puchar. Ciężko powstrzymać machinę, w której gra Joe Sakic, Peter Forsberg, Patrick Roy czy Adam Deadmarsh. Oni wygrali i pojechali w miasto świętować zwycięstwo, a my pojechaliśmy odwiedzać kolegów w szpitalu. Kiedy ja spotkałem się z Chrisem, obiecałem mu, że zajmę się winowajcą. Dla takiego jak ja, ochroniarza, to już sprawa osobista. Last season, and Lemieux just took it, and he stayed down in the turtle. Well, baby, he's not taking it now. This is a heck of a goal right here. This is a statement by Claude Lemieux to the Detroit Red Wings and Darren McCarty. He obviously was embarrassed that he turtled in that fight when they went against one another and had made up his mind tonight he would put an end to the turtle. And Gary, you know what it sends a message to as well? We just had a shot of the Colorado bench. There were a number of players that really weren't happy with Claude Lemieux not getting up and trying to duke it out with McCarty last year, and the players were up cheering him on right off the bat. I mean, we know Darren McCarty's a tough guy. That wasn't the question. The question was, will Colorado answer the bell, and more specifically, will Lemieux answer the bell? Płacą mi za to, by wyrównywał takie rachunki. Na początku byłem przekonany, że Lemieux oberwie na najbliższym spotkaniu Avalanche Red Wings, ale później doszedłem do wniosku, że powinien on przede wszystkim się bać. Jak to mówią, czasem czekanie na śmierć jest gorsze niż sama śmierć. Zaplanowałem sobie, że upokorzę go i natłukę jak pierwszego lepszego chama przed naszą własną publicznością. Claude to był kawał sukinsyna, ale nie był głupi. Pierwsze dwa spotkania w sezonie opuścił, podobno z powodu kontuzji, ale nie chciało mi się w to wierzyć. Ostatnie spotkanie było u nas i już wiedziałem, że Lemieux będzie musiał w taki czy inny sposób zapłacić za swoje grzechy. Minął już rok, odkąd rozłupał Draperowi czaszkę i nawet nie przeprosił. Widzieliśmy z chłopakami, jak autobus Lawin wjeżdża na nasz parking z obstawą policji i dodatkową ochroną. Kibice nienawidzili Claude'a jeszcze bardziej niż my. Kiedy pytałem, dlaczego na trening i rozgrzewkę wyjeżdżali w kaskach, usłyszałem, że nie ma pewności, że któryś z nich nie oberwie czymś w głowę. Pokój hotelowy Claude'a pilnował specjalnie wyznaczony ochroniarz. Gwiazda się znalazła. Zresztą to nie miało znaczenia. Wiedziałem, że na lodzie nikt go już nie uratuje. Atmosfera w hali była nieziemska. To był ostatni mecz sezonu, a czuliśmy się z chłopakami, jakby zwycięzca tego spotkania miał dostać puchar Stanleya. Tłum krzyczał. Ilość plakatów wyśmiewających Claude'a była niesamowita. Chyba najbardziej rozbawił mnie rysunek, na którym Lemieux miał olbrzymiego arbuza w... no wiecie gdzie. Dyskusje i lekkie zaczepki zaczęliśmy już przed meczem. Mnie jednak interesował tylko jeden człowiek. Problem polegał na tym, że cała ekipa z Colorado doskonale o tym wiedziała.
Przyznam szczerze, że Igor Łarionow, jeden z najstarszych w drużynie, mocno zyskał w moich oczach, gdy rzucił się na Forsberga, który wjechał w niego od pleców. Łarionow nigdy się nie bił, ale powiedział nam na ławce, że po prostu jego cierpliwość się wyczerpała. Trener klepnął mnie w plecy i kazał wyjść na lód. Kiedy Igor szamotał się z Forsbergiem, ja, nie tracąc czasu, zacząłem rozglądać się za Lemieux. Stał kilkanaście metrów ode mnie i patrzył na mnie. I już miałem się do niego przejechać, kiedy Adam Foot chwycił mnie jedną ręką, a drugim innego z naszej drużyny. Chyba jednak za bardzo przycwaniaczył, jeśli myślał, że utrzyma mnie w taki sposób. Miałem go gdzieś. Lemieux zbliżył się do mnie i odwrócił plecami. Wściekłem się. Jeszcze przed chwilą patrzył na mnie i nawet nie rzucił rękawic. W tym momencie przypomniałem sobie, jak Chris oberwał od niego, zupełnie się tego nie spodziewając. W takim razie ja też nie musiałem mieć żadnych skrupułów. Wyrwałem się Footowi z uchwytu i podjechałem do mojego wroga numer jeden. Krew mi się zagotowała. Teraz on odwrócił się w moją stronę i zupełnie nie reagował. Jakby mnie lekceważył. Przestałem myśleć. Teraz liczyła się już tylko zemsta. Nawet nie zrzucając rękawicy, zamachnąłem się i trzasnąłem go w pysk z całej siły. Nawet mnie zaskoczyło, jak szybko padł na lód. Tylko mnie to rozochociło. Rzuciłem się na niego i tym razem gołymi pięściami zacząłem okładać Lemieux tak, żeby nie miał szansy się bronić. Próbował obrócić się i wstać, ale złapałem go za bluzę i tłukłem dalej. Claude rzucił rękawice i ponownie próbował się podnieść, ale wtedy dostał bardzo soczystego sierpa w sam czubek głowy, po którym runął na ziemię i jedyne co teraz robił, to zasłaniał się jak dziecko przed pasem ojca. Zmęczyłem się, ale widząc, że nie ma koło mnie sędziów, znowu zacząłem go naparzać. Kiedy nas rozdzielono, poczułem dziką satysfakcję, że dotrzymałem słowa. Kibice skandowali moje nazwisko, a ja wiedziałem, że odwaliłem swoją robotę. Gdy spotkaliśmy się w stacji telewizyjnej parę lat później, nawet podaliśmy sobie dłonie. Dalej jednak byłem zadowolony, że powiedział mi, że modlił się, żeby ten mecz już się skończył. I że wiedział, że czeka go przeprawa i zastanawiał się tylko, z której strony oberwie. Bał się. I o to chodziło.